Polskiego Radia 24. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Michał Rachoń, witam Państwa ponownie. W studio jest gość Jarosław Porwich, poseł na Sejm, wybrany z list z 15. Niegdyś, a dziś w Wolnych i Solidarnych i dziś na listach Prawa i Sprawiedliwości tak na listach Prawa i Sprawiedliwości na miejscu 15 w okręgu lubuskim Panie pośle kiedy zanim przejdziemy do tych bieżących spraw kiedy patrzy pan na Pawła Kukiza startującego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego to, pan... to Panie redaktorze dziękuję panu Bogu, że, spowodował to że dwa lata temu odeszłem z klubu Kukiz 15 i nie muszę. Nosić tych zielonych barw, które obecnie przybrał kuki z 15. Takie... W jaki sposób Paweł Kukis spowodował, że musiał pan opuścić klub? No Panie no to jest można powiedzieć długa historia, ale w pewnym momencie po roku funkcjonowania mniej więcej kuki z 15 rozpoczęły się, pojawiały się różnego rodzaju intrygi, pojawiały się dziwne zachowania, takie skręty bardzo mocno w lewo, tak? Ja zawsze miałem serce po prawej stronie, dlatego też stwierdziłem, że. Moje miejsce jest już zdecydowanie gdzie indziej. Ja, ja na pewno nigdy się bym nie podpisał pod tym, co, co robi lewica, co robi lewactwo, pod tym, co prezentuje Platforma Obywatelska. Także tak, mi to zupełnie nie pasowało, a no widziałem różne zdarzenia, różne sytuacje z udziałem wtedy mojego lidera, no, pod którymi nie chciałem się podpisać absolutnie. I, Ale jest pan i... bardzo enigmatyczny. Cóż to za sytuacja, Pewnie tak, to że. No tak powiem yy, tak, no długo by można na ten temat mówić. W każdym razie ja Pawłowi cały czas tłumaczyłem, że, że jeżeli jest organizacja, że jeżeli coś chce się zyskać w polityce, to trzeba rozmawiać z innymi, tak? Trzeba tworzyć mocną drużynę, muszą obowiązywać jakieś zasady, jakieś reguły, musi, yy, musi być jakaś strategia przyjęta, tak? No i rozmowy są prowadzone z wszystkimi, z PSL-em zakończyły się sukcesem. Panie redaktorze, tylko nigdy nie były, a mi na tym zależało, żeby były rozmowy prowadzone głównie z prawem i sprawiedliwością. Bo to jest ten kierunek, którym ja chciałem podążać i myślałem, że my jako z 15 będziemy takim naturalnym wsparciem dla prawa i sprawiedliwości, no okazało się, że, 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 że jednak sprawy poszły w, sprawy szły w innym kierunku, no i zaszły teraz proszę zobaczyć, no pra, Polskie Stronnictwo Ludowe, ja pamiętam, Mniejsze te słowa Pawła Kukiza brzmią jak on mówił, że to jest mafia, że to jest zorganizowana grupa przestępcza. On to wielokrotnie powtarzał, wymieniał nazwiska, sypał nazwiskami z rękawa, mówił o różnych zdarzeniach z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego i proszę zobaczyć, no teraz niestety w ramionach Polskiego Stronnictwa Ludowego sam Paweł Kukiz i jego formacja. Mówię to ze smutkiem, naprawdę ze smutkiem, z żalem, bo jest trochę troszeczkę ludzi w no Kukiz kiedy, 15, naprawdę wartościowych. Kiedy państwo uruchamialiście ten projekt w roku 2015, po wyborach, czy przed wyborami jeszcze prezydenckimi, w których Paweł Kukis startował, to, to jak ta perspektywa wygląda? No, wówczas to był ruch, o którym mówiło się, ruch antysystemowy, ruch, o którym się mówiło, że jest w tej krytyce postkomunistycznego systemu jeszcze bardziej radykalny niż Prawo i Sprawiedliwość, a dziś na wspólnej liście Z PSL. No tak, no my wtedy chcieliśmy szukać, szukaliśmy wtedy takich naprawdę bardzo nowatorskich rozwiązań, bo ta struktura państwa jest mimo wszystko jeszcze dzisiaj troszeczkę skostniała, tak? My oczywiście staramy się. Staramy się pewne rzeczy zmienić w kraju i to i idą naprawdę sprawy w dobrym kierunku. No, chociażby, panie redaktorze, no, no, czy płaca minimalna, yy, czy, czy statka Zaraz godzinowa, czy, czy no tego rodzaju rozwiązania takie takie, które są skierowane tak naprawdę do Polaków, do zwykłych ludzi, tak? Yy, a, nie, a nie karmione są tylko elity, tak? Yy, my myśleliśmy o naprawdę bardzo nowatorskich rozwiązaniach. Chcieliśmy po prostu przemodelować to państwo, natomiast ja widzę, że to tylko były puste hasła, i ja mówię o tym naprawdę z wielkim bólem, z wielkim żalem. No i widzimy No teraz jak to się skończyło no, ja nie chciałbym się za, za bardzo w to wgłębiać ale, ale 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 powiem tak No w Kukiz 15 byli naprawdę wartościowi ludzie byli patrioci tak no, chociażby minister Adam Andruszkiewicz czy, czy, czy jeszcze inne osoby które odchodziły z dnia na dzień z tej formacji politycznej No ja również do tego grona się zaliczę zaliczam No też ja, jako Jarosław Porwich też mogę powiedzieć, że no, no niestety ale ale nasz lider zachowywał się bardzo często nieetycznie, niemoralnie i, i, i mi to bardzo mocno nie pasowało. Ma bardzo wielkie skoki, że tak powiem emocjonalne i, i, i no to nie jest osoba, która jest w jakiejś dużej mierze ustabilizowana. A ludzie lubią wiedzieć czego można się po innej osobie spodziewać. Natomiast natomiast tutaj tak krzywa u niego, to skacze z góry na dół i, i, i i, I wiele osób nie może się z tym pogodzić. Po prostu wielu osobom to nie pasuje. Panie pośle, dziś w wywiadzie dla polskiego radia, dla radiowej Jedynki z Katarzyną Góńską Jarosław Kaczyński mówi o tym, że zarzuty dotyczące zniesienia zryczałtowanych składek ZUS, że dla małych firm, że działają one na szkodę firm, a także zarzuty dotyczące tego, że podwyższenie pensji minimalnej działać będą na szkodę przedsiębiorstw. To nieprawda. kwestie zarzutów dotyczących ZUS-u nazywa wprost kłamstwem. Dlaczego podniesienie pensji minimalnej, waszym zdaniem, bo to zaproponowało prawo i sprawiedliwość, budzi tak wielki opór ze strony konkurujących z wami ugrupowań? Prezes Jarosław Kaczyński ma oczywiście rację. Te, te różnego rodzaju rozwiązania przygotowane, właśnie głównie skierowane, do mikroprzedsiębiorców. Przypomnę, są to firmy zatrudniające do 10 osób. Takich w tych firmach, w tego rodzaju firmach pracuje ponad 2 miliony osób. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. No a oczywiście ono ona jest pochodną tego, że podwyższamy płacę minimalną do 2600 zł. To jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Ja jestem tak, jak wcześniej wspomniałem z województwa lubuskiego. U nas przeciętna płaca jest jedna z, jest jedną z niższych w kraju. I płaca minimalna to jest coś, co naprawdę wiele osób podnosi z kolan. W wielu firmach, szczególnie takich małych, albo w wielu firmach nawet państwowych, no, jest problem nawet z tą płacą minimalną, żeby, żeby ją osiągnąć. Wielu pracodawców też nie chce płacić zbyt wiele. I podniesienie tej płacy minimalnej na pewno nie szkodzi w dużej mierze przedsiębiorcom, bo ja z nimi rozmawiałem ostatnio byłem obecny na zjeździe Lubuskiej Organizacji Pracodawców i w ogóle ich nie napawa wielkim przerażeniem to, że płaca minimalna no, wzrośnie dość znacząco. Absolutnie ich to nie przeraża. Natomiast pracownicy, ja ostatnio byłem chociażby na spotkaniach w żarach, w żaganiu, w Gorzowie, w Zionej Górze. I, i, I powiem tak, no pracownicy są bardzo zadowoleni. Pracownicy też zatrudnieni można powiedzieć w budżetówce, czyli pracownicy domów pomocy społecznej, pracownicy sanepidów. No to jest wydaje mi się bardzo dobry ruch, bardzo mocno oczekiwany, tak samo jak decyzja dotycząca zwiększenia odpisu na zakłady funduszy świadczeń socjalnych. To też jest bardzo dobra decyzja, bo to są pieniądze, można powiedzieć, zakładowe pieniądze, które trafiają dla najbardziej potrzebujących pracowników tych firm i ich rodzin. No dobrze, ale skąd, skąd w, w gorącym sporze politycznym, w kampanii wyborczej tego rodzaju podejście waszych konkurentów? Jarosław Kaczyński mówi tak, to co robimy jest w interesie milionów pracowników, jest w interesie przedsiębiorców, wszystkich dobrych przedsiębiorców i takich, którzy patrzą w przyszłość, w interesie polskiej gospodarki, i mówi tak, Jarosław Kaczyński. Rozmawiałem z prezesem Narodowego Banku Polskiego i on mi przedstawił pierwsze szacunki, czy to wpłynie źle na gospodarkę. Nic z tych rzeczy. Skąd, no. skąd u waszych konkurentów krytyka rozwiązań, które mają doprowadzić do tego, że Polacy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeniach? Panie redaktorze, Platforma Obywatelska i w ogóle ta totalna opozycja, jak zwał ją, tak zwał. Krytykuje wszystko w czambu. Ja bardzo często dostrzegam, że, że ich argumenty są całkowicie nietrafione. Oni, oni mają problem w ogóle z przekazem, oni w ogóle mają problem ze strategią. Oni po prostu li, li tylko krytykują wszystko, co zaproponuje Prawo i Sprawiedliwość, a proponuje naprawdę bardzo mocne rozwiązania prospołeczne skierowane bardzo mocno do Polaków. No, opozycja ma naprawdę z tym bardzo wielki problem. Ma w ogóle problem, żeby przedstawić swoje własne, autorskie propozycje. Natomiast, tak jak mówię, no, to co zresztą prezes Jarosław Kaczyński bardzo często podkreśla, no kiedyś z tego z tego z państwa korzystały tylko elity, z tych dochodów yy, korzystały tylko, korzystali tylko yy, te osoby, które, które były u steru władzy, natomiast teraz konkretne rozwiązania trafiają do Polaków, do polskich rodzin, do, do są skierowane do dzieci, do samotnych matek. No i to jest zauważalne i to społeczeństwo dostrzega i stąd takie miny notowania. I Prawa i Sprawiedliwości, i z drugiej strony Platformy Obywatelskiej, która nie ma nic konkretnie do zaproponowania. W ocenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości obecna polityka niskich płac, ta, która jest realizowana i była realizowana przez okres ostatnich 30 lat, jest przeciwko interesom pracowników jest przeciwko, i to jest cytat, jest przeciwko interesom narodu jako całości, bo powinniśmy się rozwijać, a nie stać w miejscu. Chcemy to zmieniać, zmieniamy to i będziemy to y, zmieniać. Dlaczego? Przez cały okres po transformacji, w trakcie transformacji ustrojowej. W Polsce realizowana była polityka niskich płac, taniej siły roboczej, podstawowego zasobu, jakim, z jakiego mieliśmy jako państwo korzystać i budować na tym swoją własną gospodarkę. No właśnie, panie rektorze, jestem człowiekiem Solidarności, wywodzę się z Solidarności. Muszę panu powiedzieć, że, że cały czas elity nam wymawiały, że musimy oszczędzać, musimy, musimy zaciskać pasa, że kiedyś przyjdzie czas na to, że te płace wzrosną. Spokojnie, zaczekajcie. I tak mijały, mijał rok, mijały lata, całe dekady, można powiedzieć, i te płace absolutnie nie wzrastały. No teraz naprawdę, w ciągu, ja to zawsze powtarzam, w ciągu tych niespełna czterech lat w sprawach społecznych, można powiedzieć, zrobiliśmy tyle, ile w ciągu minionych lat kilkunastu. Także to jest olbrzymi, olbrzymi skok, należy się z tego tylko cieszyć no wczoraj miałem jeszcze spotkanie z pracownikami Enei, panie redaktorze i też usłyszałem od wielu osób, że jeszcze, że jeszcze nigdy nie było tak dobrze, jak jest obecnie, ja oczywiście można powiedzieć, że no nie jest nie jest być może to przeprowadzane w, w sposób optymalny, natomiast no sprawy idą naprawdę w dobrym kierunku, należy z tego cieszyć, należy przyklaskiwać. No jeżeli ktoś ma lepszą propozycję, no to niech ją zaprezentuje na horyzoncie nikogo w takiego w nie widać. W Demokratycznej rozmawialiśmy przed chwilą z politykiem SLD, mówi jesteśmy za zwiększaniem pensji. Minimalnej, ale uważamy, że musi się to odbywać w wolniejszym tempie, że tak szybkie podniesienie pensji minimalnej może być groźne dla przedsiębiorców, dla firm i może spowodować negatywne konsekwencje dla gospodarki. Panie redaktorze, ja pamiętam chyba z 5-6 lat temu pamiętam, jak rosła płaca minimalna. Wzrosła chyba wtedy, był taki skok z roku do, do roku chyba 80 złotych, i pamiętam, Wielu pracodawców, wielu polityków wtedy też mówiło, że to yy, przewróci gospodarkę tego rodzaju rozwiązanie. Że, że, polskie firmy upadną, no podnoszone było po prostu wielkie larum nic takiego się nie stało Panie redaktorze Wr wręcz przeciwnie można powiedzieć no, nakręciła się w pewnym sensie koniunktura i teraz też się nic nie stanie dziwi mnie też, że lewica mówi takie rzeczy no, przecież lewica w założeniach jak gdyby no, też, yy, powinna być bardzo prospołeczna, proobywatelska. natomiast natomiast no, ona musi mówić co innego niż mówi prawo i sprawiedliwość natomiast no, yy, na pewno nie ma racji. Mówi Pan o, o tym, jakie są Pańskie wrażenia ze spotkań z wyborcami. Było to pytane również Jarosław Kaczyński, bo tak wygląda, że ta kampania wyborcza w tej chwili, przynajmniej na tym etapie, staje się kampanią tak naprawdę o pieniądzach, o tym, co znajduje się w naszych kieszeniach. Jest taka klasyczna wypowiedź Ronalda Reagana z 1980 roku, gdzie na tydzień przed wyborami powiedział do amerykańskich obywateli, podejmiecie za chwilę, za tydzień, bo to było tydzień przed wyborami, podejmiecie państwo decyzję dotyczącą tego, czy żyje wam się lepiej, niż żyło się cztery lata temu. Wtedy walczył z Jimmym Carterem, który walczył o drugą kadencję, tej drugiej kadencji nie wygrał, a pytanie o to, czy żyje wam się lepiej, było uważane za jedno z kluczowych pytań, jakie Ronald Reagan w tej kampanii zadał. Czy w Polsce w tej chwili w kampanii de facto odpowiadamy na to samo pytanie? No, to jest tak, panie redaktorze, że, że mam wrażenie, że Polacy mają dość krótką pamięć i rzeczywiście no, tego rodzaju pytania powinny pojawiać się w polskich domach. tak? Jak żyło nam się 4 lata temu? Jak żyło nam się 8 lat temu? tak? Kto wtedy rządził? My powinniśmy sobie na, to pyta na, na tego rodzaju pytania odpowiadać. Ja mam wrażenie, że mamy, że mamy krótką pamięć yy, i też musimy to, co też bardzo często podkreślam, no, pamiętać o jednym, że to praca jest dla człowieka. Panie człowiek jest dla pracy. My musimy mieć czas, yy, panie redaktorze, też na to, żeby żyć, normalnie żyć, godnie żyć. To jest podstawa. Ja rozmawiałem ostatnio z moim przyjacielem, który no jest, można powiedzieć, wszechstronnym sportowcem, tak bym to określił, bo i morsuje, tak, i jeździ na rowerze, i biega. I on mówi, że na przestrzeni tych czterech lat liczba osób, które uprawiają czynnie sport, wzrosła trzykrotnie mniej więcej bo oni są też zrzeszeni w różnych kółkach, środowiskach itd. itd. Czyli ludzie też, też dzięki wolnym niedzielą, też mają czas na to, żeby normalnie żyć, tak, żeby, żeby w gronie rodzinnym więcej czasu spędzać, żeby myśleć o sporcie, o kulturze, o wszechstronnym rozwoju, a nie tylko biegać i przez te 8 godzin oczywiście pełnić swoją funkcję w pracy, ale też bardzo wiele osób, panie redaktorze, ja pamiętam, co miało miejsce 4-8 lat temu. Bardzo wiele osób jeszcze dorabiało, tak? Kolejne pół etatu, kolejne trzy czwarte etatu pracowali po 16 godzin na 24 po to, żeby utrzymać rodzinę, po to, żeby utrzymać swoje dzieci. Te czasy już się skończyły i dzięki Bogu yy, mamy to już za sobą. I teraz po prostu to co proponuje Prawo i Sprawiedliwość. Naprawdę to jest, to jest to jest to są bardzo bardzo dobre rozwiązania prospołeczne. Oczywiście milionerom pewne rozwiązania mogą nie pasować, oczywiście tym elitom, tak, które, które biorą i brały pieniądze za nic, też to, to się może nie podobać, ale Kowalskiemu, Nowakowi to się bardzo podoba i to widać po sondażach i należy tylko Kibicować tego rodzaju rozwiązaniom. Ja, ja jestem bardzo czuły na sprawy społeczne. Tak jak mówię, wywodzę się z solidarności i ja mogę tylko przyklaskiwać tym rozwiązaniom i oczekiwać jeszcze więcej, oczywiście, ale, ale też wszystko musi mieć swoje granice, tak? Trzeba, trzeba być rozsądnym. Pozostanę jeszcze przy, przy pytaniach, które zadawał w 80 roku Ronald Reagan, bo on je precyzował. On mówił zadajcie sobie Państwo pytanie, czy jesteście w stanie kupić więcej produktów za te same pieniądze, czy jesteście Państwo w stanie łatwiej żyć? czy Jesteście Państwo zadowoleni z tego, co wydarzyło się przez ostatnie lata? Ronald Reagan mówił to z perspektywy pretendenta. On nie był wówczas urzędującym prezydentem, i odpowiedź na te pytania w efekcie miała atakować Jimmy'ego Cartera, polityka, który odpowiadał za wcześniejsze cztery lata. I wybory wygrał. Czy Pańskim zdaniem Polaków dziś stać na więcej, niż było stać cztery lata temu? Czy mogą kupić więcej produktów? Czy mogą. Mieć w kieszeni więcej pieniędzy niż mieli zanim Prawo i Sprawiedliwość Pana ugrupowanie w tej chwili objęło rządy. W mojej ocenie wiele więcej żyje się Polakom dużo lepiej. Są większe perspektywy przed Polakami ja muszę też powiedzieć, że, że widzę też po młodych osobach tak ja mam trzech synów trzech wspaniałych synów tak mam trzech. Yy, yy, Troje wnucząt. I znam też ich kolegów, ich przyjaciół. i Ja słyszę te opinie, tak? No młodzi ludzie, którzy bardzo krytykowali, bardzo krytykanstwo, pod, 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 podchodzili bardzo krytykant. <laughs> Przepraszam. <śmiech> bardzo <śmiech> pewne rzeczy krytykowali. Oni teraz mówią naprawdę o pewnych rzeczach w superlatywach i, i obserwują, obserwują to, co się dzieje. I wielu z nich przestało już kreślić plany które jak gdyby dotyczyły ich wyjazdu za granicę, tak, ich zarobkowania za granicą. Nam powinno zależeć, żeby młodzi Polacy tutaj zostali u nas w kraju, żeby ci Polacy, którzy wyjechali z naszego kraju, żeby do naszego kraju powrócili. I ja myślę, że są symptomy, które pokazują, że, że właśnie idziemy w tym dobrym kierunku, ponieważ ponieważ no, no Polacy chcą Polacy muszą kreślić plany najlepiej które dotyczą właśnie ich bytowania tutaj u nas w kraju u nas w Polsce. To pani pośle, w takim razie na koniec jeszcze jedno pytanie już niezwiązane z tymi sprawami bezpośrednio bytowymi, ale ze sprawami społecznymi w pewnym sensie. Pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydat Platformy Obywatelskiej na premiera w jednym z wywiadów powiedziała, że jest jeszcze za wcześnie, żeby rozmawiać o tym, żeby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci to za wcześnie, czy to w ogóle jest temat, którego w Polsce nigdy nie powinniśmy rozważać? Mam się odnieść do kandydatki Kida Wybłońskiej, czy do tematu dotyczących adopcji do dzieci przez parę czy... jak, jak pan to interpretuje w kontekście jednak trwającej kampanii wyborczej, bo te sprawy LGBT pojawiały się w poprzedniej kampanii i mamy w tej chwili dość niejednoznaczny stosunek do tego zagadnienia ze strony Platformy Obywatelskiej. Panie dyrektorze, jeżeli Pan pozwoli, tak, jedno słowo dotyczące pani, pani kandydatki na premiera Platformy obywatelskiej pani Kidawy Błońskiej, pani marszałek Kidawy Błońskiej. Ja nie mam pani Kidawy Błońskiej nic do zarzucenia, bo muszę powiedzieć, że nawet jeżeli limit czasowy przekraczałem podczas posiedzeń Sejmu, jeżeli chodzi o moje wypowiedzi, to nie, wyłącza, nie wyłączała mi mikrofonu. I to mi się bardzo podobało, tak? Także tutaj nie mam jej nic do zarzucenia, natomiast yy, powiem tak, żeby być kandydatem na premiera, żeby być premierem, żeby myśleć o tym, że ktoś może zostać premierem, no trzeba mieć, ta osoba musi mieć pewnego rodzaju predyspozycję, tak? Tak jak pan redaktor, jak sądzę, no nigdy... Nie mógłby być fizykiem kwantowym, bo widzę, że pan jest Ojej, ale raczej bardzo, humanistą, ale bo pan jest raczej chciał, humanistą. Ale bardzo bym e, chciał, e, Panie Pośle, fascynujące zagadnienie, które tak, <grym> tak, <grym> zresztą tak bardzo mnie tak tak interesuje. Tak samo, tak samo pan redaktor przyzna, że ja raczej nie będę nigdy baletnicą, prawda? Ponieważ no, wagowo nie jestem do tego przygotowany. E, tak samo Panie Marczajka Bonsa... przede wszystkim o płeć, a nie kwestię wagi. Jesteśmy po czasie, proszę konkludować. Dobrze, dlatego powiem tak, ja zawsze byłem sprzeciwiam się ideologii. LGBT ona wywraca społeczeństwo do góry nogami yy, i mam nadzieję, że nigdy nie będziemy rozmawiać o takich rzeczach, bynajmniej na poważnie o takich rzeczach jak ad adopcje dzieci przez pary homoseksualne yy, czy w ogóle małżeństwa małżeństwa yy, jednopłciowe. Ja jestem temu przeciwny, bardzo Był państwa mocno. I moim gościem w Polskim Radio 24 do usłyszenia.